Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu: Produkcja zwierzęca, bydło, trzoda chlewna, drób, konie, owce, kozy. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W Polsce wełna najczęściej jest pozyskiwana od owiec. Hodowcy przez cały rok dbają o zwierzęta w celu uzyskania pełnowartościowej wełny. Aby tego wysiłku nie zaprzepaścić, muszą prawidłowo określić termin wykonania strzyży oraz prawidłowo ją przeprowadzić. Okres odrostu wełny, czyli czas między kolejnymi strzyżami, musi być odpowiednio długi, żeby zapewnić pełną przydatność wełny do zgrzeblenia. Ważne jest, aby raz ustalone dla stada okresy odrostu wełny były przestrzegane. Istotnym elementem jest także ustalenie odpowiednich dat strzyży, które ustala się biorąc pod uwagę przede wszystkim rasę zwierząt, ich płeć i wiek. Pierwszą strzyżę przeprowadza się, gdy jagnięta osiągną wiek 7-10 miesięcy. Najczęściej jest to okres jesienny. Jeżeli jagnięta są przeznaczone do dalszego chowu, następne strzyże wykonuje się w takich samych terminach, jak u owiec dorosłych. Natomiast młodzież przeznaczoną na rzeź strzyże się 1-2 miesiące przed odstawą. Strzyże owiec wykonuje się ręcznie lub maszynowo. Do strzyżenia ręcznego wykorzystuje się stalowe nożyce, jednak jest to praca bardzo ciężka, powolna i mało wydajna. Dlatego dzisiaj jest to metoda rzadko spotykana. Ważne jest, aby podczas strzyżenia cięcie było równe blisko skóry i równolegle do jej powierzchni. W przeciwnym razie podczas poprawiania powstają krótkie, bezwartościowe ścinki wełny, co stanowi najpoważniejszą usterkę strzyży. Dobrze wykonaną strzyżę stwierdzimy po stanie runa, które powinno stanowić jedną całość pozbawioną rozerwań. Umożliwia to sprawne sortowanie wełny przed jej przerobem. Po wykonaniu strzyży owce powinny być przetrzymywane w pomieszczeniu, gdzie temperatura powietrza nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Ponadto poddaje się je oględzinom i w razie wystąpienia ran i zacięć poddaje się je dezynfekcji. Wełnę należy odpowiednio przygotować do sprzedaży. Podstawową czynnością jest jej zważenie, następnie rozkłada się ją na specjalnym stole zrobionym z nieprzylegających do siebie szczelnie listew. Jakościowo najlepsza wełna pochodzi z łopatki i szyi, następnie z a najgorsza z okolic odbytu i dolnych partii kończyn. Jakość runa maleje wraz ze wzrostem cyfr. 1-2: wełna najlepsza na łopatkach i bokach. 3, 5, wełna dobra, udo, grzbiet, krzyż. 6, 7, wełna gorsza na piersiach, brzuchu i odnóżach. 8, 9, wełna najgorsza, dolne partie nóg i ogon. W obrzeżonym runie zakłada się boczne krawędzie na grzbiet do linii kręgosłupa, a następnie zawija strzyżoną powierzchnią na zewnątrz, zaczynając od części tylnej ku przedniej. Tak przygotowane runo układa się na podłodze na 2-trzy dni, aby wystygło i przeschło, po czym umieszcza się je w workach jutowych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.